Pewnie zbudził Wam się standardowy wygląd Windowsa. Jeżeli tak, to ten film jest dla Ciebie. Ściągamy pliki i otwieramy ten plik. Klikamy Next, 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 Next i Next. Tutaj wybieramy serwer pogrubiony czarną czcionką. Stabilna wersja, czyli Stable Last. Zaznaczamy wszystko, wszystko. Tutaj to znaczy takie, że to są aplikacje wbudowane w ten program. Notatnik i różne takie rzeczy. Czekamy na instalację. Ja tutaj to przewinąłem. Zakończamy. I teraz musimy otworzyć program Autorus. Wchodzimy w zakładkę Logon. Klikamy dwa razy na explorer.exe. Kopiujemy link pliku. Dokładny link. Czyli w moim przypadku to będzie D program files KDE plasma-desktop.exe. To jest tylko link do folderu. Ja jeszcze tutaj dopiszę nazwę tego pliku. Akceptujemy i restartujemy komputer. Po restarcie komputera powinien już być wygląd. Mi się nie chce restartować, bo bym nie mógł Wam pokazać, jak to wygląda, więc ja to w bardziej zaawansowany sposób pokażę Wam. Ja mam trochę mało ramu, więc mi to się trochę będzie zacinać. Jeżeli macie mało ramu, 320 MB lub mniej, to radzę Wam nie instalować tego. Ja mam 512 i mi się zacina to strasznie. Właśnie tak wygląda. Tak wygląda pulpit. Mi to przypomina gdzieś tak Windows 7. Jeżeli byście chcieli, nie wiem, z powrotem przejść do Windowsa XP,
to musicie wejść w tamten plik Autoruns. Macie go na pulpicie, w tym takim okienku. I po prostu kliknąć dwa razy, tym razem nie na explorer.exe, tylko plasmadesktop.exe. Tam później zmieniamy tą wartość tego z tam linka na explorer.exe. Po tym restartujemy komputer i mamy już z powrotem. Ja tu wam pokażę, jak to się usuwa. Oczywiście mi się nie chce restartować, więc wam pokażę też w bardziej zaawansowany sposób. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube.